Bijali. Cześć wam, tu Tymery, a to Ilka. I dziś nowy custom, który jest na sprzedaż póki co za grosze tak naprawdę. I tak, jak widać, jest to przerobiony ogier fiordki ze Schleicha. Z tego co kojarzę, jest już wycofany, ale też już nie jakoś od niedawna. I tak, to jest pierwszy model, który robiłam innym werniksem niż zawsze. Przeniosłam się na inny, przynajmniej na razie, zobaczymy jak się sprawdzi. Póki co jest super, mimo że, zobaczcie, ma taki większy blask niż ten mój poprzedni werniks. W sumie nie jest to jakoś bardzo duży blask, wygląda całkiem spoko. Nie ma jeszcze takiej tragedii, a trzyma się w sumie fajnie. Zobaczymy jak mi się będzie z nim pracowało. No a tutaj zrobiłam właśnie konia fiordzkiego na konika polskiego, ponieważ dużo osób chciało, żebym właśnie takiego zrobiła. No nie powiem, nie wyszedł mi do końca tak jak chciałam, żeby wyszedł. Ponieważ dawałam taki kolor podkładu, z którym dość ciężko się pracuje. No i cóż mogę powiedzieć, jest wystawiony na licytacji od, uwaga, 40 zł. Licytacja jest wystawiona jakby od wczoraj, czyli macie jeszcze 4 dni na zalicytowanie konika. Tylko muszę napomknąć, że zalicytowanie równa się z jakby zawarciem umowy cywilnoprawnej. No, że tak powiem, po prostu trzeba później zapłacić. Niestety, no, często się zdarzało tak, że ktoś zalicytował, odebrał szansę innym, a sam nie chciał w ogóle kupić. Więc to naprawdę jest chamstwo i w ogóle brak szacunku do siebie i do wszystkich innych. W komentarzu przypiętym macie oczywiście linka do niego oraz do drugiego modelu customa tego Schwarzwalda z kolekty. Jutro o 9 się kończy jego licytacja, więc też zapraszam. No i macie tutaj też do niego linka, właśnie taką przestrogę licytacyjną. No i w sumie serdecznie zapraszam do kupna jego. Ogólnie werniks na nim trzyma się bardzo dobrze, no ale jak mówię, nie wyszedł mi do końca tak jak tego chciałam. Już raz skopałam ścieniami, w sensie, i później już ciężko mi było cokolwiek z tym zrobić. Tym bardziej, że moje pastele naprawdę są napigmentowane i no niestety wyszło jak wyszło. Dlatego postanowiłam sprzedać taniej niż chciałam i wystawiłam na licytację, bo może akurat komuś się spodoba, bo brzydki to on nie jest. Ale no, tak jak mówię, po prostu nie wyszedł mi tak jak chciałam. I tak, wygląda ogólnie tak. Wzorowałam się na zdjęciach koników polskich z internetu. Ma nową grzywę. Z grzywką tutaj nic nie ruszałam w ogóle. Jest tylko, no, taka jaka jest, taka dość bujna. Grzywę też zrobiłam taką dłuższą, właśnie też dość bujną, fajnie to wygląda według mnie razem. Jest oczywiście ciniowana, co tutaj w sumie widać, te pasemka takie. Tak samo na ogonku są też pasemka, chwilkę, ja może po prostu sobie to przybliżę. Od boku bardziej, no, żeby nie zasłaniać światła. Oczka oba ma brązowe. Tutaj jest taki przyciemniany. Ma także pręgę grzbietową. Kurczę, zasłoniłam sobie światło. Ma pręgę grzbietową zrobioną. O, tak. I ma napisy, że tak powiem, starte i wyrzeźbiony mój. Tak to mniej więcej wygląda. Ogólnie także, jeśli ktoś by go chciał, to serdecznie zapraszam. Ogólnie chciałam go wystawić za 100... Za ile chciałam go wystawić? Za 110 tak złoty. Lilka, zasłaniasz mi światło. Stanęła sobie, kurczę, tutaj i zadowolona. Chciałam go wystawić za 110, no ale tak jak mówię, nie wyszedł mi, więc za te 40 możecie sobie już go zalicytować. Także serdecznie zapraszam. No i jeszcze póki jestem na tym filmiku, to pokażę wam nowego Folbluta, bo skończyłam. 7 wczoraj też, razem z tym konikiem. Miałam nie pokazywać, ale nie będę, wiecie, tak go recenzować czy coś, tylko po prostu wam pokażę, że jest już 7 skończony. Bawiłam się właśnie z tarantem, według mnie wyszedł super, jest uroczy. Tak wygląda. O,
I następna moja ofiara będzie siwa. No i oczywiście, tak jak mówiłam, jak już skończę wszystkie, to zrobię taki zbiórczy filmik. Jeszcze nie wiem, jak go nazwę, ale będzie taki zbiórczy filmik, na którym pokazuję po prostu wszystkie. I to będzie już taki jakby filmik, wiecie, końcowy z nimi, że będzie już można wtedy je kupić. Bo tak jak mówiłam, one wszystkie będą na sprzedaż. Tak. A wracając do tego pana, serdecznie... Ups, sorry. Serdecznie zapraszam do licytacji. No i tak jak mówię, jeszcze pokażę wam tego konika drugiego, który jest do jutra. Chodzi mi oczywiście o tego pana. On, tak co to mówiłam, jest na licytacji do jutra, wystawiony. Nie ma dużego zainteresowania, bo praktycznie zerowe. Tym modelem nie wiem, czemu, bo jest świetny. No a na sprzedaż jest jeszcze taki Drastic ze Sprayer Ben. Pokazywałam go niedawno, też jest bardzo fajny i czeka na domek. Tak. No i aktualnie jeszcze robię dwa customy. Mam w sumie to trzy. Tak, to są moje dwie następne ofiary. Jednak zdecydowałam, że ten konik zrobię go szybciej. Miałam zrobić ją w październiku, ale no wypadło mi jeszcze jedno zamówienie, a raczej rezerwacja modelu, który po prostu muszę już zacząć. A tak, ten pan tutaj. Na razie dałam na niego farbę. Troszkę pocieniowałam go już, delikatnie spójrzcie. No i będzie on właśnie brudnym kasztanem. Taki dość ładny sobie popatrzyłam na necie, więc tak. Ta będzie karoserna, tak jak już mówiłam. Także ją też w miarę szybko zrobię. Też ona akurat nie będzie droga, bo ją planuję sprzedać za, nie pamiętam ile tam napisałam, ale chyba za 80 zł. Więc to nie jest duży, tylko muszę tutaj pobawić się jeszcze, wygładzić ten brzuszek, bo napisy ten, a właśnie ten pan będzie siwy. Siwy, siwy, już prepping zrobiłam, tylko teraz muszę go w sumie spryskać. No. A tak, to w sumie by było chyba tyle z tego, co chciałam pokazać i powiedzieć. Także no, dzisiaj jeszcze będzie unboxing, dlatego że przyjdzie mi 6 nowych modeli i część, znaczy wiecie, modele na malowanie i modele dla mnie, bo to będzie wymiana. A tymczasem dzięki za uwagę, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i zapraszam do licytowania i kupowania koników. Cześć!